Zapraszam na kolejny odcinek LPT Extra, czyli dwa słowa więcej na temat jednej z piosenek, która jest notowana w liście przebojów trójki. Tym razem piosenka, którą wykonuje Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind? To jest piosenka, którą Lenny Kravitz nagrał na szczególną okazję. W ten sposób oddał hołd swojemu staremu przyjacielowi Harrymu Belafonte. No niestety przyszła smutna informacja, że Harry, mając 96 lat, odszedł, a w związku z tym, że wykonywał ten utwór w latach 80., Lenny Kravitz postanowił nagrać to po swojemu. Może należą się Państwu dwa słowa na temat tego, kim był Harry Belafonte. Otóż to był amerykański piosenkarz, aktor filmowy, aktywista społeczny. Był pierwszym Afroamerykaninem, zdobywcą nagrody Emmy. W 1985 roku był autorem pomysłu na nagranie utworu We Are The World. Tak to właśnie Harry Belafonte wymyślił. Znany z walki o prawa człowieka w 1987 roku został mianowany ambasadorem dobrej woli UNICEF. Natomiast jeżeli chodzi o sam utwór How Long Have You Been Blind, to też nie jest piosenka napisana czy zaśpiewana po raz pierwszy przez Harry'ego Belafonte. Piosenka oryginalnie wykonywana była przez Floyda Red Crowa Watermana. Jest piosenką protestacyjną z 1984 roku. Opowiada o bolączkach świata i o tym, jak szybko mogą one nadejść. Piosenka w wykonaniu Lennego Kravitza zadebiutowała na miejscu 10. 57. wydania Listy Przebojów Trójki i to była nowość. Jakie miejsce zajmie w kolejnym wydaniu listy, przekonamy się już w piątek od godziny 19. Zapraszam.